Kowalski. Open ma 47 ekstra w Wilanowie. Piąta walka dzisiejszej gali w kategorii wagowej do 84 kg. W narożniku niebieskim 24-latek z Rzymu, mierzący 185 cm wzrostu. Na jego koncie 6 zwycięstw zawodowych MMA. Jest zeszłorocznym mistrzem świata IMAF z Las Vegas. Alessandro Di Circo. Jego rywalem w narożniku czerwonym jest reprezentant klubu Arrachion Olsztyn. 31-latek mierzący 185 cm wzrostu. Na jego koncie 5 zwycięstw, 2 porażki i 1 remis w zawodowym MMA. To Adam Kowalski. Walkę prowadzi dla Państwa sędzia Piotr Michalak, a ja zapraszam na rundę pierwszą. Nieformalny polsko-czeczeński pojedynek, o którym mówiłeś tutaj dzisiaj, zakończył się 2-1 zwycięstwem zawodników z Czeczeń. I teraz mamy jeden jedyny włosko-polski bój. Jak już wspominaliśmy, mistrz świata ubiegłoroczny. Taka trochę to jest jeszcze do końca ta amatorska, przez IMAF dopracowana formuła. On ma rekord 6-0, a w tych amatorskich mistrzostwach jednak walczył. No i tytuły zdobył dziś Adam Kowalski z Arrachionu Olsztyn, o którym też już zresztą opowiadaliśmy. A imponujący rekord 6 zwycięstw bez żadnej porażki Włocha, przy czym wszystkie swoje pojedynki kończył przed czasem, a 5 już w pierwszych rundach. A ta ostatnia jego walka z Giovannim Lucianim, a daleko poza pierwszą rundę nie wyszła, bo jeszcze w 41 sekundzie poddawał rywala duszaniem za pleców. Kowalski raczej walczy na pełnym dystansie. I musi być na to Włochy tutaj zdecydowanie przygotowany. Popatrzmy, tam chyba jakieś delikatne już rozcięcie się pojawiło na głowie Adama Kowalskiego. Trafiony przez Włocha, jeden z tych pierwszych cepów, które gdzieś tam Włochy próbował mu zaproponować. Teraz chciał tutaj sprytnie tak zaatakować Włocha Adam Kowalski, ale ten nie dał się zaskoczyć. A miał ambitny plan zawodnika Arrachionu, aby złapać głowę rywala i skoczyć do gardy, a dopiąć się gilotynę, ale zabrakło troszeczkę precyzji. Okazuje się, że w tył głowy i przeprasza oczywiście swojego rywala Alessio Di Circo. Już teraz potężny prawy w wykonaniu Circo pokazał, że rzeczywiście tym, czym zdobywał to swoje, wybijał sobie to mistrzostwo tam właśnie tymi potężnymi prawymi, gdzie się niszczyły rywali. No, będzie tutaj też próbował zastosować walce z Adamem Kowalskim. Póki co w tych bokserskich wymianach dominuje przede wszystkim szybkościowo Włoch. A z takiego większego luzu padają te ciosy bite przez Circo. Po raz kolejny. Mam wrażenie, że już rozczytał Kowalskiego Włoch. Zdecydowanie tak. Popatrzmy, już bardzo pomocno porozbijany jest zawodnik Arrachionu. Na początku już tej pierwszej rundy parę tych potężnych ciosów, szczególnie te takie prawe wchodzące tam gdzieś na podbródek zawodnika Arrachionu. O, teraz po raz kolejny próbował, ale tutaj ciął powietrze jedynie Circo. A teraz widzieliśmy, jak sam nakręca się Alessio Di Circo, aby zachować cały czas koncentrację w starciu z Kowalskim. Teraz to on poszedł po nogi rywala, ale dobra obrona ze strony olsztyńskiego zawodnika. A i strzelił lewym sierpowym. Zasłużona owacja w warszawskim Wilanowie.
zdecydowanie na razie przynajmniej pokazuje te same walory, które w Las Vegas gdzieś tam przyniosły mu sukces Kiriko. Właśnie ta dobra stójka, to czucie dystansu i te wejście z tym prawym, którym, jeśli chodzi o ten jego występ w Las Vegas, praktycznie wszystkim rywalom bardzo, bardzo mocno potrafił tam zaszkodzić. Adam Kowalski porozbijany, ale jeszcze dzisiaj tutaj nie zaliczył knockdownu. Jeszcze aż tak bardzo ten cios wielkiego skutku nie przyniósł. Teraz bardzo ładnie wykorzystał sytuację Włoch. Popatrzmy Pulgarda, co z tego wyniknie. Jak będzie bronił się Kowalski, co zrobi Kiriko. Rozbita głowa, a powoli mocno zapuchnięte prawe oko Kowalskiego, ale mimo wszystko po tym wprowadzeniu wraca do stójki Adam Kowalski, brawo. Zaczyna mu to oko chyba przeszkadzać troszeczkę. Mam wrażenie, że już faktycznie ten siniak, ta śliwa, która tam się pojawia, to zamykanie się oka może być poważnym kłopotem. O ile zaraz nam się to wszystko przeniesie na przykład do tej drugiej rundy. Znów ładne wyłapanie nogi. Znowu wylądował w parterze Kowalski z Kiriko, ale teraz w Pulgardzie Kiriko broni się przed atakami Polaka. A z Pulgardy będzie niezwykle ciężko. A zapiąć się technikę kończącą, na jaką czai się tutaj Kowalski gilotynę. Oczywiście, zdecydowanie tak, było za ciężko, za trudno. To nie jest dobra pozycja, żeby taką techniką się popisać. I widzimy, już Kiriko odzyskał animus i teraz on tutaj w parterze z góry sobie wyszykowuje jakiś kolejny atak. Pulgarda na razie obija to ów, spokojnie czeka na swoją szansę, szuka możliwości zaatakowania zawodnika Rachionu. A musi uważać, że z tą ręką Adam Kowalski, aby nie wpaść tam w trójkąt rękoma, bo miałby Włoch świetną szansę, aby zakończyć pojedynek jeszcze w pierwszej rundzie. A do zakończenia tej otwierającej rundy jeszcze 40 sekund. Dużo czasu, aby naprawdę solidnie popracować się nad partnerem, przeciwnikiem będącym na plecach. No i tam ten trójkącik rękoma powoli, powoli, centymetr po centymetrze. A może zostać dociskany. Ciosy na korpus to jest absolutnie zmyłka po to, aby, no właśnie, troszeczkę uśpić czujność Kowalskiego. Jest przejście pozycji, jeżeli uda się przejść do końca, tak jak zrobił to teraz. A Włoch, to ten pojedynek za chwilkę może się skończyć. 10 sekund ucieka, Kowalski próbuje sobie jakoś poradzić z tym bardzo dla siebie niekorzystnym położeniem. Mamy go, a więc nie udało się zakończyć Włochowi tego przed czasem. Jest coś takiego jak włoska precyzja, nie, chyba szwajcarska. Tutaj z włoską precyzją chciał nam, tak mi się skojarzyło, zakończyć ten bój. Kto wie, może nowy termin wprowadzimy, patrząc w jakiej formie dzisiaj jest, ale będzie obowiązywała włoska precyzja. Niewielu znamy zawodników reprezentujących gorącą Italię. Myślę, że większość kibiców MMA śledzących ten sport na co dzień kojarzy Alessio Sakare. Gotowy do startu w tej drugiej rundzie Adam Kowalski. Gotowy również Alessio De Kiriko, a więc zaczynajmy. Słyszeliśmy tutaj polecenia z narożnika Adama Kowalskiego, żeby zepnął Włocha właśnie pod siatkę, żeby tam poszukał swoje szanse. Twój temat, krzyczał Paweł Derlacz. No i teraz pytanie, czy ten temat Kowalskiego zostanie szeroko rozwinięty, czy będzie mieli wprowadzenie, rozwinięcie i efektowne zakończenie. Nie, zgubił się w tym całym zamieszaniu Adam Kowalski i znowu z góry Włoch. Znowu on teraz będzie miał tutaj szansę i czas popisać się tą swoją włoską precyzją. Świetnie, świetnie, naprawdę broni to wprowadzenie Adama Kowalskiego. Włoch, duży kryzys, a zawodnika z Olsztyna i teraz będzie chciał to wykorzystać, będąc za jego plecami Alessio Di Kiriko. To najdłużej ze wszystkich pojedynków, w których walczył Włoch. A co tam się wydarzyło? Coś się Piotrowi Michalakowi nie do końca się tam spodobało. Mamy przerwę. Czyżby... Jakiś chyba problem techniczny. Tak jest, wypadły ochraniacz. Tak jest. Ręka już, ręka w przodzie.
Bardzo ładnie, świetna kontrola Włocha. Idealnie wykorzystał teraz pozycję i za chwilkę będzie za plecami Kowalskiego. A to są oczywiście złe informacje dla Polaka. I teraz pracuje, popatrzmy, lewa ręka już ruszyła tam z dużą siłą, delikatną, prawa też próbuje za nią nadążyć i mimo, że tutaj nawoływania, Adam Kowalski próbował wstawać, to tak naprawdę zaczyna się, jeśli to wszystko będzie tak dalej wyglądało, delikatna egzekucja zawodnika Rakionu. Jeszcze ucieka, jeszcze próbuje się bronić, a teraz pełen dosiad złapany przez Włocha tuż przy siatce. Bije się jak piskosz tam Adam Kowalski, ale nie może w żaden sposób poradzić sobie z tymi wszystkimi bardzo konsekwentnymi zabiegami włoskiego zawodnika. Rozciągnięty Kowalski ma teraz mniej argumentów do tego, aby odpowiadać na agresję. A Kiriko, a ten teraz łokciem pracuje nad rozwijaniem ucha Kowalskiego. Blisko Piotr Michalak, aby ewentualnie, jeżeli przestanie Kowalski odpowiadać na agresję rywala, przerwać ten pojedynek. Konsekwentnie, cały czas ta włoska precyzja, o której mówiłem, znów tutaj zagrała idealnie w tej drugiej rundzie. Znów widzimy, jak kontroluje doskonale swojego rywala i znów zaczyna pracować prawą ręką, teraz obijając głowę Adama Kowalskiego. Kiriko, no to jest coraz bliższy ten moment. Koniec pojedynku. Tak jest, w którym przerwana zostanie ta walka. Ależ radość tam we włoskim narożniku, ogromna, jakby przynajmniej obronił mistrzowski tytuł Kiriko. A od początku tego pojedynku dominował Adama Kowalskiego Alessio De Kiriko, pokazując naprawdę, że ten jego rekord, 6 zwycięstw przed czasem, z tego 5 w pierwszych rundach, nie jest przypadkowy. Totalnie rozbił Adama Kowalskiego, nie dał najmniejszych szans Włochowi, najmniejszych szans Polakowi Włochy. Doskonały pojedynek w jego wykonaniu. To co mówiłeś, gdzieś tam we Włoszech też od czasu do czasu trafiają się takie brylanciki. Patrzymy po trybunach w hali widowiskowo-sportowej na warszawskim Wilanowie. Sporo kibiców z Italii zjechało, aby dopingować swojego kolegę. Imponujące, trzeba przyznać. Tak jest, duże towarzystwo i ten cały aplauz, który tutaj wybuchł, zgotowali mu naprawdę bardzo zacne świętowanie kibice. Zaraz jeszcze będziemy mieli ogłoszenie oficjalnego werdyktu, za moment jeszcze oficjalny wynik tego pojedynku, ale to, co się najważniejszego wydarzyło w tym boju, widzieliśmy doskonale. Walka zakończona przed czasem. Szanowni Państwo, za nami piąta walka dzisiejszej gali, PLMA 47 Ekstra w Wilanowie. A te przed czasem zwycięży Alessio Di Kiriko. Przyjechał do nas prosto z Włoch. Ja zapraszam do oktagonu Antoniego Chmielewskiego. Antoni Chmielewski zbierze do klatki. Będziemy mieli małe ogłoszenie. Tak wygląda. Czekamy więc. Małe ogłoszenie i pewnie jeszcze wywiad ze zwycięzcą. Krzysiek Sendecki, prosimy bardzo, Alessio Di Kiriko po zwycięstwie nad Adamem Kowalskim. To jest z nami zwycięzca dzisiejszego pojedynku, jest też trener. Soddisfatto di questa prestazione. Ringrazio tutto il mio team. Spero che sia una dimostrazione a tutti gli altri che ci si può allenare in Italia ed essere competitivi allo stesso modo. Basta con questa esterofilia. Come traduci, va? Esterofilia come traduco? Ok. Many thanks to Hung Moon Studio, and he declared that if you train in Italy, you can compete in other countries at a good level. Okej, no to już teraz mamy tłumaczenie, proszę Państwa. Podziękowania dla sponsora były i to, że nawet trenując MMA we Włoszech można prezentować świetny poziom w innym kraju, w takim jak Polska, no to my mamy teraz ogłoszenie. Antek Chmielewski jest z nami. And do you know him? It's Polish, very good Polish fighter, and
No teraz tak, ogłoszenie. Od Mirosława Aknińskiego jest pas do zdobycia, pas PL MMA. Antek Chmielewski mógłby się z Alessio Di Chirico zmierzyć. To jest prawda? Tak, myślę, że jeżeli tutaj mistrz świata amatorów wyrazi chęć, to Antek Chmielewski chętnie zawalczy o pas, jeżeli jest taka możliwość. Okay, what about you? The belt, PL MMA, Antek Chmielewski versus Di Chirico. What do you think about it? Stanno dicendo che ne pensi riguardo il match contro... Per me è un onore, ringrazio il nostro Dana White per questa opportunità. For us is an honor. We thanks Polish Dana White for his opportunity. And yes or no? I don't... Certo. Sure. Okay. To wszyscy chyba zrozumieli, proszę Państwa. Proszę Państwa, tutaj był wywiad w telewizji. Antek Chmielewski zaproponował tutaj koledze z Włoch walkę. Kolega przyjął i będziemy widzieć go w Polsce. Walka Polska-Włochy. Następna o pas PL MMA. Tutaj mistrz świata amatorów chce pas. Antek Chmielewski też. Więc następna walka między tymi panami będzie. Zapraszamy wszystkich, może w Wilanowie, a może gdzie indziej w Polsce. Także